Z ostatnich dni usłyszeć mogliście o Danie Schneiderze. Dan Schneider to producent filmowy, który odpowiedzialny jest za wiele bardzo hitowych programów na Nickelodeon, takich jak Sammy Cat czy iCarly. Niemniej od wielu lat słyszy się pogłoski co do niego, o jego złych, bardzo podejrzanych zachowaniach i fetyszach, które następnie przelewał na swoje programy dla dzieci, dodając w nich bardzo sugestywne sceny o znaczeniu nie dla dzieci. Okropnej seksualizacji dzieci w jego programach dla dzieci, czy wielu innych bardzo mrocznych i nieakceptowalnych akcjach i czynach, które Dan popełnił. Sprawa ta ciągnie się już od ponad 30 lat i dopiero teraz wiele szczegółów wyszło na światło dzienne, pokazując zupełnie inne, naprawdę mroczne oblicze Dana Schneidera, które ukrywane było przed nami przez wiele lat. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam całą tę sprawę od samego początku do dnia dzisiejszego. Tak więc, siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmujemy się sprawą Dana Schneidera, która jest bardzo dziwna, mroczna, z pewnością niszcząca, a to tak absolutnie niszcząca dzieciństwo każdej pojedynczej osoby, która podobnie jak ja oglądała Nickelodeon i wszystkie produkcje, które były emitowane na tym programie, bo pamiętam, że jako dzieciak naprawdę uwielbiałem to oglądać. Tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Dan Schneider jest producentem telewizyjnym, który spore sukcesy odnosił, produkując dla Nickelodeon w latach 90. oraz 2000. Jest to gość odpowiedzialny m.in. za takie rzeczy jak Sammy Cat, iCarly czy Drake i Josh. Jeżeli podobnie jak ja byłeś dzieciakiem, który w pewnym momencie dzieciństwa dorastał oglądając Nickelodeon, to zaraz obok SpongeBoba i jego bardzo niepokojących odcinków najpewniej kojarzyliście także wspomniane wcześniej programy. To właśnie Schneider za nimi stał i to on w głównej mierze przyczynił się do ich tak ogromnego sukcesu. Schneider był takim czadem Nickelodeonu, tylko że w 2018 roku ich drogi rozdzieliły się. Nickelodeon zakończyło z nim współpracę, a wokół Schneidera pojawiać zaczęły się naprawdę poważne kontrowersje odnośnie jego nadużyć seksualnych względem młodych dziewczyn, które występowały w produkowanych przez niego programach. Plotki o podobnej treści krążyły już od dłuższego czasu, niemniej właśnie od 26 marca 2018 roku, kiedy Schneider został wywalony z Nickelodeon, przybrały one na sile i stały się czymś więcej niż tylko plotkami. I generalnie jakby nie patrzeć, to był naprawdę dziwny ruch. Dlaczego Nickelodeon, czyli ogromna korporacja, miałaby wywalać swoją kurę znoszącą złote jaja w postaci Dana Schneidera, który przyniósł im bardzo duże sukcesy przy pewnych programach, a jednocześnie co za tym idzie bardzo dużo siana? Zupełnie bez powodu, to coś tu się trochę nie łączy i najpewniej Nickelodeon obawiał się czegoś, bądź wiedział o Schneiderze coś, czego nie wiedziała opinia publiczna, aczkolwiek dowiedziała się już niedługo później. I generalnie jakby nie patrzeć, to jest już dość stara sprawa, tylko że wszystko zmieniło się nie tak dawno temu, ponieważ w marcu tego roku, kiedy pojawił się bardzo poważny film dokumentalny, m.in. na temat Dana Schneidera pod tytułem Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. I powiem tak, ten dokument dosłownie wstrząsnął internetem, pokazał zupełnie nowe światło na sprawę, bardzo mocno zmienił, albo nawet pogłębił tą złą sytuację Dana Schneidera jeszcze bardziej. Ponieważ pojawiać zaczęło się wreszcie bardzo wiele artykułów odnośnie jego bardzo mrocznej przeszłości i złych rzeczach, które zrobił. Zresztą już wcześniej pojawiało się wiele głosów tego typu, m.in. w materiałach na YouTubie osób, które postanowiły zgłębić tą sprawę i pokazać bardzo mroczne rzeczy powiązane ze Schneiderem, które na tamten moment jednak nie były w 100% potwierdzone, były takimi bardzo dosłownymi domysłami. Aczkolwiek wszystko zmieniło się właśnie w tym momencie, niemniej my zacznijmy od samego początku. Schneider trafił do Nickelodeon w 1993 roku i mniej więcej od 99 rozpoczął się jego bardzo mocny prime time, jeżeli chodzi o rzeczy, które wypuszczał i tworzył. Wtedy powstawały takie rzeczy jak The Amanda Show, iCarly, Sammy Cat i tak dalej. I w kontekście tych, a także kilku innych programów, pojawiają się już pierwsze red flagi co do jego osoby. A pierwszym z nich jest stópkarstwo. Tak, stópkarstwo w programach dla małych dzieci. Ja sobie zdaję sprawę, jak to głupio brzmi w tym momencie, ale dajcie mi rozwinąć temat. Ze wszystkich plotek, które pojawiły się wokół Schneidera odnośnie jego przeszłości w Nickelodeon i jego bardzo krzywych zachowań, można wywnioskować, że miał on spory fetysz na punkcie stóp. Dosłownie był stópkarzem. Generalnie Schneider był stópkarzem, jeszcze w ogóle zanim takowe słowo istniało w języku polskim, i to swoje stópkarstwo bardzo mocno eksponował w produkowanych przez siebie programach, m.in. bardzo silnie pokazując nagie stopy dziewczyn, które występowały w programach przez niego produkowanych. Stąd chociażby takie rzeczy jak ta scena z polewaniem stóp ketchupem. I w bardzo wielu odcinkach różnych programów można zauważyć, że
stopy są tak dziwnie eksponowane. Raz było to nieszkodliwie, tak zupełnie nawet zabawnie, a innym razem już faktycznie mogło się mieć z tyłu głowy, że może mieć to trochę inne znaczenia. Po prostu w programach, które produkował, znajdowało się wiele scen, na przykład z gołymi stopami. Chociażby w drugim odcinku sezonu trzeciego programu, który swoją emisję rozpoczął w 2010 roku, o wdzięcznej polskiej nazwie Wiktoria Znaczy Zwycięstwo. Wiktoria Znaczy Zwycięstwo. Znajduje się scena, gdzie dziewczyna strzela z łuku, używając swoich gołych stóp. I tak na pierwszy rzut oka nie jest to zbyt szkodliwe, ale na drugi, jako że to program dla dzieci, może mieć to swoje drugie dno, tym bardziej, że stoi za tym Schneider, który robił to dużo więcej razy. Z kolei w jeszcze innym odcinku Wiktoria Znaczy Zwycięstwo mamy scenę, gdzie stopy dziewczyny imieniem Tori są polewane keczupem na prośbę widza z internetu, ponieważ w tym odcinku prowadzi ona serię w internecie, na przestrzeni której będzie robić dokładnie to, o co poproszą ją widzowie. W jeszcze innym odcinku serialu Sami Kat, gdzie Kat prowadzi swoją serię w internecie, w pierwszym odcinku wsadza sobie duży palec u stopy do buzi. Co też jest głupie po prostu, bo ogólnie moim zdaniem te programy dla dzieci z tamtych czasów były głupie, ale to jest już taka skala głupoty, która może być nawet szkodliwa. I jest. Jednakże wciąż to nie koniec stópkarstwa. 13 września 2013 roku na oficjalnym Twitterze programu Sami Kat ktoś, kto zarządzał tym kontem, poprosił widzów o wysyłanie zdjęć swoich stóp pod tym postem. I naprawdę wiele osób to zrobiło i wysłało swoje stopy pod tym postem. Oczywiście za ten dziwny post odpowiedzialny jest Dan Schneider. I to zresztą nie ostatni raz, kiedy publikował tweety o bardzo różnym znaczeniu related do stóp. Jednakże ten wydaje się być najbardziej znany. Przykładowo w 2010 roku podzielił się rozkminką palce u stóp, podobne do palców dłoni, ale nawet nie są jakkolwiek tak dobre. Kto się zgadza? Zdjęcie, Carly łaskocze bardzo niecodzienne palce u stóp sam. Jeśli masz moment, proszę nazwij palce u stóp sam dla nas. Było oczywiście tego więcej, ale nie mamy czasu, żeby przedstawić wszystko. W materiale Blaming on George na temat całej sprawy pojawił się post z Reddita, gdzie Schneider został okrzyknięty najlepszym producentem w jego branży, filmowym oczywiście, na przestrzeni ostatnich 30 lat, a sam post pochodzi z 2013 roku. I warto zwrócić uwagę, że pod tym postem znalazło się kilka ciekawych komentarzy. Dorastałam bądź dorastałem w LA i kilkukrotnie byłam dodatkowo na Amanda Show. Płacił mi $100 po prostu za połaskotanie moich stóp. Komentarzy o podobnej treści było znacznie więcej. Dan miał brać osoby z planu i po prostu płacić im $100 za połaskotanie ich po stopach. Generalnie komentarze, które tutaj się znalazły, naprawdę portretują Dana jako mocnego creepa. Jednakże wciąż to są tylko komentarze na Reddicie i nie warto było brać ich na poważnie, kiedy w sumie nie było jakichkolwiek dowodów odnośnie tego, co zostało w nich zawarte. Niemniej ciut poważniejsze wypowiedzi znalazły się na podcaście Revenge of the Sis z października 2017 roku, gdzie to pojawiło się kilka osób, które właśnie w latach na przykład 90. znajdowały się na planach produkcji produkowanych przez Schneidera, a ten robił dość podejrzane rzeczy wówczas. So in 1997 I was discovered in a mall basically we would go on auditions just at different places, and eventually I got a manager and an agent who would send me on audition calls for, you know, little things like commercials and everything. And then as I started growing in my career, in 2007, my agent contacted me and my family about possibly getting a good Nickelodeon gig. And we flew out to LA for this audition. And when we got there, it was a bunch of kids, probably like 200 kids. And then these random agents hand-selected specific kids that they liked or, you know, showed some charisma. And then once about 40 kids were selected, we were then told to take off our shoes and that we were each going to go into a room to show the producer, who is Dan Schneider, the tapes to see who he would want on the show. And of course, you know, we always ask, like, oh, what do we have to do? Like, what would you like us to be doing once we're in there? And my agent told me, he's like, it's going to be like a, he's like, you got to just take off your shoes, just like run around in front of the camera, you know, talk about how much you love being barefoot. And at the time, even, you know, it was like, okay, that's weird. But
I didn't think anything of it because I was still young. Right. My mom kind of looked around and was like, this is wrong. There's just something really wrong about this. Matka tejże osoby postanowiła zabrać ją z planu, przez co następnie znalazła się na czarnej liście i zasadniczo została zbanowana z uczestnictwa w jakichkolwiek planach filmowych dla Nickelodeon. I to jest tylko jedna z tego typu historii. Internet dość mocno zasypany jest rozmaitymi zdjęciami Schneidera z młodymi dziewczynami, które na moment ich robienia występowały na planach filmowych jego produkcji. Odnośnie tego pojawia się kilka historii, m.in. o basenowych imprezach, które organizował podczas przesłuchań młodych aktorek. Co jest w cholerę dziwne, że idziesz na przesłuchanie do jakiegoś programu, a stary chłop zaprasza cię do basenu, kiedy kurwa jesteś dzieckiem. Z innej strony pojawiły się artykuły takie jak ten, gdzie osoba występująca na planie u Schneidera stwierdziła: mój przyjaciel był molestowany przez mężczyznę na planie. Każdy o tym wiedział, ale nikt nic nie powiedział. Kolejnym wątkiem jest znajomość Dana Schneidera z niejakim Brianem Peckiem. On również był producentem seriali dla dzieci, chociażby dla Disney Channel czy dla Nickelodeon. I oni razem organizowali obozy dla dzieci. Był to dwutygodniowy obóz, gdzie dzieci były oddzielone od swoich rodziców, jak to zazwyczaj na obozach bywa. Nie wiem, jak na koloniach, tylko że to były kolonie ze Schneiderem. Oraz z jego kolegą, który w 2004 roku został skazany za kilka bardzo nieodpowiednich czynów wobec osoby nieletniej. Zarzuty były dość jednostronne i widzicie je w tym momencie na ekranie. Owa osoba nieletnia pozostała wówczas anonimowa, aczkolwiek wiadome jest to, że brała ona udział w The Amanda Show i znajdowała się na planie tego programu. Ta sprawa wydarzyła się w 2004 roku, aczkolwiek w 2002 Peck i Schneider organizowali wspomniane obozy dla dzieci. I tak, to brzmi bardzo źle, jeżeli znacie cały kontekst. Ponieważ Peck 2 lata po pojawieniu się artykułu o obozach został skazany za wykorzystywanie seksualne nieletniego. A z drugiej strony potem wrócił do pracowania przy programach dla dzieci, mimo zakazu zbliżania się do dzieci. Znany jest również pewien naprawdę szczególny przypadek, związany z niejaką Jamie Lynn Spears, czyli aktorką serialu Zoey 101. Zoey 101 był serialem, który produkowany był od 2005 do 2008 roku, a Jamie Lynn występowała w nim jako tytułowa Zoey. Dziewczyna wówczas miała 14 lat, ponieważ urodziła się w 1991 roku, a w 2007 roku, czyli kiedy miała 16 lat, poinformowano, że zaszła w ciążę. Co następnie doprowadziło do anulowania dalszej produkcji serialu. Informacja o jej ciąży wyszła w grudniu 2007 roku, a 2 miesiące wcześniej na portalu Crazy Days and Nights, prowadzonego przez anonimowego człowieka przedstawiającego się jako Anti, gdzie ten pisał o dość różnych rzeczach i chociażby udawało mu się wcześniej przewidzieć pewne skandale, które nastąpiły jeszcze kilka lat później. No, w październiku puścił on tam post, gdzie mówił o zajściu w ciąży dziewczyny na planie. Ojcem miał być gościu, który mógłby być jej dziadkiem. A 2 miesiące później dowiedzieliśmy się o ciąży Jamie Lynn. Czy chodziło mu tutaj o Jamie Schneidera? Tego nie wiadomo, niemniej ludzie bardzo szybko podłapali temat i do tej pory krążą o tym dyskusje. Chociażby kiedy wpiszecie Jamie Lynn Spears, to tak naprawdę jedną z pierwszych podpowiedzi na Google będzie Jamie Lynn Spears i Dan Schneider. Ludzie bardzo mocno starają się tutaj łączyć kropki, między innymi zestawiając zdjęcie córki Jamie Lynn ze zdjęciem Schneidera i szukając podobieństw w ich twarzach. Bardzo mocno sugerując, że ojcem córki Jamie Lynn jest tak naprawdę Dan Schneider. Uważam, że nie ma co wypowiadać się na ten temat, jeżeli nie mamy ku temu jakichkolwiek dowodów, a zakładanie tego z góry jest co najmniej destrukcyjne i bardzo nieodpowiedzialne. Przez lata pojawiało się naprawdę coraz więcej różnych informacji odnośnie Schneidera, aż do 2018 roku, a dokładnie do 26 marca. Kiedy to drogi Nickelodeon i Schneidera rozdzieliły się, Nickelodeon wydało oświadczenie w tej sprawie, a Dan otrzymał $7 milionów po odejściu. I problem w tamtym momencie był taki, że wokół Schneidera krążyło wiele poważnych plotek, niemniej nikt nie był w stanie niczego potwierdzić. A ci, którzy byli w stanie, pozostawali anonimowi. I wszystko pozostawało w takich warunkach przez kilka lat. Tak więc podsumujmy to sobie. Gościu był stópkarzem, miał fetysz stóp, a jednocześnie był producentem programów dla dzieci emitowanych na stacji telewizyjnej dla dzieci, którą, to może być zaskakujące, oglądały dzieci. I w tych programach, które produkował, które najpewniej duża większość z nas, czy tutaj osób w moim wieku bądź w okolicach, dobrze zna, w tych programach, które większość z nas zna z dzieciństwa, znajdują się sceny takie jak ta, gdzie Ariana Grande bawi się w sugestywny sposób ziemniakiem w programie dla kuźwa 7-latków. Tak, być może wtedy to, czy polewanie stópkę czupem mogło wydawać się zabawne, bo nie rozumieliśmy kontekstu, ale w tym momencie
kiedy znamy całość sprawy i to, kto za tym stoi, no patrzymy na to zgoła inaczej niż patrzyliśmy na to jeszcze te 10 lat temu. 26 marca 2018 roku drogi Dana Schneidera i Nickelodeon bezpowrotnie się rozdzieliły, a ich współpraca dobiegła wówczas końca. I przez kilka lat istniało to właśnie w taki sposób. Wokół Dana Schneidera krążyły rozmaite plotki, jedne zdawały się otrzymywać trochę większe potwierdzenie, inne natomiast nie, aczkolwiek do czasu, ponieważ w marcu bieżącego roku, 6 lat po zakończeniu współpracy między Schneiderem a Nickelodeon, pojawił się film dokumentalny. Jednakże w marcu 2024 roku pojawił się dokument Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, który m.in. pokazał historię Dana Schneidera w trochę inny sposób niż mówiono o niej do tego momentu i rzucił sporo nowego światła na sprawę. Wychodzi z niego chociażby to, że nieletnia osoba, za której wykorzystywanie seksualne Brian Peck poszedł do więzienia na 16 miesięcy, to w rzeczywistości niejaki Drake Bell. Gościu znany z takich produkcji Nickelodeon jak Drake i Josh czy iCarly. I pojawienie się takiego dokumentu i pokazanie bardzo jasnych i mocnych dowodów w sprawie Dana Schneidera jest naprawdę bardzo ważnym momentem w całej sprawie. Na tyle ważnym, że od pewnego czasu to wszystko zaczęło się mocno snowballować. Jeżeli chodzi o listę zarzutów wobec Schneidera po pojawieniu się tego dokumentu, to chociażby rozchodzi się tutaj o jego nieodpowiednie żarty i skecze z jego programów, o których też wspomniałem wcześniej. Skecze o podtekście seksualnym z udziałem dziecięcych aktorów. Pojawiły się też zarzuty o warunki pracy, które miały być niebezpieczne. Dni pracy miały być zbyt długie i naruszały prawo pracy dzieci. Pojawiły się też wątki rasizmu. Następnie przechodzimy do wątku pokoju scenarzystów The Amanda Show. Podobno kobiety, które odpowiadały za scenariusz, zostały zmuszone do podzielenia swojej pensji. Dodatkowo, jak twierdzą, kultura pracy była mocno seksualnie wyzyskująca. Dokładnie ze strony Schneidera, w którego kierunku pojawiły się takie zarzuty jak pokazywanie pornografii, prośby o masaż czy nieodpowiednie komentarze, które kierował do kobiet. Następnie przechodzimy na wątek Amandy Bynes, czyli dziewczyny, która grała postać Amandy w The Amanda Show. Dodam tylko, że Amanda Bynes jest rocznik 86, a The Amanda Show, czytaj w polskiej wersji Show na Amandę, był produkowany od 99 do 2002 roku. Czyli miała ona między 13 a 16 lat. Schneider natomiast w tamtym momencie miał między 33 a 36 lat. Schneider miał bardzo mocno wtrącać się w jej życie osobiste. W taki naprawdę nachalny i nieetyczny sposób, tylko z tym wątkiem w tym dokumencie jest taki problem, że sama Amanda odmówiła wystąpienia w dokumencie. Spekuluje się, że albo miała ona inne doświadczenia z Danem, w porównaniu do innych dzieciaków, które wówczas występowały w produkcjach Schneidera, albo ma po prostu inny pogląd na sprawę. W samym dokumencie natomiast pojawia się jej wątek, tylko że jest on opisany przez reporterów. Kolejne zarzuty dotyczą bardzo złego podejścia do aktorów na planie, m.in. naciskanie na osoby do pracy bez przerw i według Janet McCarty wszystko poszło w takim kierunku, że Schneider otrzymał ograniczenie interakcji z obsadą na planie Sam i Kat. Niemniej dla waszej informacji, nie ma tutaj dosłownych zarzutów o jakąkolwiek pedofilię. O pedofilię skazany został Brian Peck, a Dan Schneider nie. Niemniej wszystkie inne rzeczy, które mu się zarzuca, są naprawdę bardzo złe. W związku z czym nie jest on pedofilem, a raczej bardzo mocnym oblechem, który nadużywał swojego stanowiska do robienia bardzo obrzydliwych rzeczy, które najpewniej zaspokajały jego fantazje i fetysze. A takie rzeczy jak domysły co do ciąży Jamie Lynn Spears, to póki co tylko domysły. I co do stosunku seksualnego Schneidera i Jamie Lynn, nie ma dowodów. A jeżeli ktoś za 100% pewnik bierze jakiś post napisany na anonimowej stronce 2 miesiące przed ogłoszeniem ciąży Jamie Lynn, to coś jest nie tak. I w takiej sytuacji jak ta nie powinniśmy bazować na domysłach, bo domyślać możemy się wszystkiego, na przykład, że Ziemia jest płaska. To jest zbyt poważny kaliber sprawy, a bazować powinniśmy tylko i wyłącznie na faktach i dowodach. A fakty są takie, że Schneider był obrzydliwym creepem, który nadużywał swojego statusu, co na 100% widać w jego programach, zdjęciach z nim, a wiele z tych wątków pojawia się również w tych wszystkich relacjach co do jego osoby. Rzućcie chociażby okiem na Google Trends, jak bardzo jego temat stał się obecnie popularny. A wszystko przebrało na sile jeszcze bardziej w momencie, kiedy pojawił się na maksa tragiczny wywiad ze Schneiderem, który jest takim po prostu wybielaczem wylanym na niego. I już za chwilę trochę przytoczę wam dlaczego. Hey, it's Boogie. I play T-Bo on Nickelodeon's iCarly. I got a chance to watch the Quiet On Set program and I reached out to Dan to see if it was something
that he'd be willing to discuss. Sam wywiad absolutnie nie poprawił jego sytuacji, a wręcz ją pogorszył, ponieważ ludzie bardzo nie lubią, kiedy z kilometra widać, jak bardzo ktoś chce ich zmanipulować jeszcze w tak poważnym temacie. Najprościej mówiąc, ten wywiad można opisać w taki sposób, że ej, Dan, lubiłeś głaskać stópki? Tak, lubiłem, ale to było złe. I to było bardzo złe. I to było nieodpowiednie. I to było złe. Tak, ale to było złe, tak, to było bardzo złe. Zdecydowanie, to było złe. Generalnie przez cały wywiad Dan tak na maksa nieszczerze zdaje się przepraszać. Jest tym wszystkim taki bardzo sztuczny, mówi, że jest mu przykro, ale no w rzeczywistości nie wydaje się, żeby tak było. To, za co Schneider przeprasza, to w wielu przypadkach niewybaczalne, chore gówno, które jest absolutnie nielegalne i powinien zostać za to pociągnięty do odpowiedzialności, a nie robić wywiad, gdzie przeprasza i to było złe, bo to było złe. Bo to, co mu się zarzuca, to nie oskamowanie kogoś na dychę pay safeguardem, tylko poważne rzeczy, za które ludzie lądują w więzieniach. I w tym momencie naprawdę bardzo łatwo jest mu powiedzieć coś takiego w momencie, kiedy wszystko to, co zrobił, tak naprawdę uszło mu na sucho. Tym bardziej gościu, który przeprowadził ten wywiad, nie jest prawdziwym dziennikarzem, a jest gościem, który wcześniej występował na planach produkcji Nickelodeon, a co więcej, produkcji Schneidera, czyli oni się kumają i dobrze znają. Więc o jakimkolwiek obiektywizmie dziennikarskim nie ma tutaj mowy. Ten wywiad jest z góry ustawiony przez Schneidera, jest wielkim wybielaczem wylanym na jego osobę. A gościu, który w obliczu tak wielkiej afery powinien zejść na każdy grunt każdego zarzutu wobec Schneidera i pociągnąć go za język, wejść na najbardziej niewygodne dla Schneidera grunty, w ogóle tego nie robi. Watching over the past two nights was very difficult. Me facing my past behaviors, some of which are embarrassing and that I regret, and I definitely owe some people a pretty strong apology. Let's talk about the massages. Okay. Watching the content yesterday, that was disturbing. It was wrong. It was wrong that I ever put anybody in that position. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody that I ever put in that situation. Wywiad często schodzi na te mniej istotne tematy, jak na przykład rasizm. A to, co na przykład bardzo mnie rozwaliło i uważam to za dosyć skandaliczne, to kiedy Dan mówi o żartach nieodpowiednich dla dzieci w swoich programach dla dzieci. Sam twierdzi, że wszystkie te żarty były tworzone dla dzieci, ponieważ dzieci uznawały je za śmieszne. Niemniej, jeżeli ktokolwiek obecnie uznaje je za obraźliwe, to odetnijmy je od serialu. W zasadzie serial istnieje, ale tych żartów w nim nie ma, mimo faktu, że tam są. You've written hundreds of episodes. Thousands of jokes have been told. Yeah. But currently where we are, some people think that some of those jokes are inappropriate for children. What do you think of that? All these jokes that you're speaking of, that the show covered over the past two nights, every one of those jokes was written for a kid audience because kids thought they were funny and only funny, okay? Now we have some adults looking back at them 20 years later through their lens, and they're looking at them and they're saying, oh, you know, I don't think that's appropriate for a kid's show. And I have no problem with that. If that's how anyone feels, let's cut those jokes out of the show, just like I would have done 20 years ago or 25 years ago. I cut it. I want my shows to be popular. I want everyone to like. The more people who like the shows, the happier I am. Yeah. So if there's anything in a show that needs to be cut because it's upsetting somebody, let's cut it. So I think it's big for you to say with your work, if it's viewed as that today, you don't have a problem. Cut it. O to ci chodziło, Dan? Podobnych fikołków w tym wywiadzie jest więcej, a linka do niego znajdziecie w opisie. Ten wywiad to porażka, tragedia. I powstał tylko i wyłącznie po to, żeby naprawić wizerunek Schneidera, a zdaje się, że jeszcze bardziej mu go zepsuł. Ten wywiad w ogóle nie porusza takich tematów jak to dziwne, nachalne stópkarstwo w programach dla dzieci, czy na przykład sceny Ariany Grande z ziemniakiem, co w ogóle jest totalnie nieodpowiednie, żeby emitować coś takiego w programach dla dzieci, na kanale dla dzieci, który co więcej, to może was zaskoczyć, ale oglądają dzieci. Pojawił się na YouTubie, linkacze do niego macie w opisie. Pojawił się na kanale Dunwarp, który uaktywnił się po 3 latach niewrzucania jakichkolwiek treści. Wcześniej to był jakiś taki typowo fanboyowski kanał odnośnie Nickelodeon,
Jak się domyślam, wiec został na tyle dobrze przyjęty, że autor musiał wyłączyć sekcję komentarzy pod nim, bo ludzie tak bardzo chwalili go za jego obiektywizm dziennikarski i wypytanie Dana o wszystkie krzywe akcje, które odwalił. Brawa, panowie, właśnie o to chodzi. W ten sposób prezentuje się sprawa Dana Schneidera na ten moment. Patrząc na to, jak wiele rzeczy na niego wyszło, mam nadzieję, że gościu zostanie doprowadzony przed sąd i w końcu odpowie za swoje czyny, za które nie odpowiedział przez tyle lat. Wy koniecznie napiszcie mi w komentarzach na dole, co wy sądzicie o tym wszystkim, jaka jest wasza opinia. Ty natomiast wpadnij na mojego Instagramka, do którego linka masz w opisie, oraz wyczekuj następnego filmu, który pojawi się już na dniach, gdzie to odniesiemy się do odpowiedzi Alexa Kistera na wszystkie bardzo poważne zarzuty wobec jego osoby. Czekajcie, bo naprawdę wyszło kilka ciekawych rzeczy, które musimy sobie przegadać.